Kasia. Oto wakacyjna rozgrzewka w stylu tańca locking. Dowiecie się, gdzie i kiedy powstał. Nauczymy się też podstawowych kroczków. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Locking to styl tańca street dance, czyli taniec uliczny. Zaliczamy go także do styli tańca funkowego i właśnie do takiej muzyki też to tańczymy, do muzyki funkowej. Styl ten powstał w Los Angeles w latach 70. i został całkowicie stworzony przez jednego człowieka, przez Dona Campbella. I słuchajcie, w tym stylu najważniejsze są zatrzymania. Zaraz dowiecie się, o co chodzi, ponieważ nauczymy się podstawowych kroczków. No i co? Zaczynamy! Pierwszy krok, robimy go w ten sposób, już go wcześniej pokazywałam Wam na samym początku, nazywa się roll, czyli po prostu zawinięcie po angielsku. I teraz popatrzcie się, to jest bardzo ważne. Zaczynamy od podniesienia tej części ręki, następnie zawijamy do środka nadgarstek, dobra? Spróbujcie w ten sposób, czyli podnieś, zawiń. Łokieć wędruje Wam tak wysoko, jak się tylko da, ok? I w tym momencie robicie zatrzymanie, dobra? Czyli nie robimy flaków, tylko zatrzymanie, ok? Spróbujcie sobie wyobrazić, że ktoś Was za ten łokieć ciągnie, ok? Jakbyście chcieli mieć go jak najwyżej. Spróbujmy jeszcze raz powoli, bo ja wiem, to nie jest prosta rzecz. Podnosimy, zawijamy do środka, hop. Piąstka znajduje się przy uchu. Próbujemy, szybciej. 5, 6, 7, 8 i raz. 5, 6, 7, 8 i raz. Łokieć wysoko. Dobrze, spróbujmy teraz zrobić to drugą ręką. Dokładnie tak samo. Podnosimy przedramię, zawijamy do środka nadgarstek. Szybciej. 7, 8 i raz. 7, 8 i raz. Spróbujmy już dwoma rękami. 5, 6, 7, 8 i raz. Hop. I raz, hop. Jesteście gotowi, żeby spróbować do muzyki? Lecimy. Druga ręka. Dwie ręce. Ok. Teraz płynnie przechodzimy sobie do drugiego kroczku. Zrobimy sobie taką małą choreografię. Zaczęliśmy od jednego rola, zaraz po nim wskakujemy do pointa. Point po angielsku to jest wskazywać i dokładnie to będziemy robić. Hop, hop, hop. Możecie wskazywać pointem gdzie chcecie, ale w naszym małym układziku będzie on leciał od ramienia na zewnątrz w tamtą stronę. Czyli jedną rączką robimy rola, drugą rączką robimy pointa. W tym stylu jesteśmy bardzo często pogarbieni, takie stare dziadki, więc postarajcie się w ten sposób wszystko tańczyć. Wiadomo, tu jesteśmy wysoko, tu jesteśmy stare dziadki, ok? W ten sposób. Oczywiście znowu nas obowiązuje zasada zatrzymania, więc nie robimy hop, tylko zatrzym. I trzeba spiąć wszystkie mięśnie w ręce, wtedy to zatrzymanie jest takie fajniejsze, po prostu fajniejsze. Próbujemy, raz, dwa, roll, trzy, cztery, point. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzymy się za naszym palcem, ok? Szybciej. 7, 8. I raz, i dwa. Jeszcze raz, i raz, i dwa. Super. I teraz jedna rzecz bardzo ważna, bo polecimy sobie dalej. Będziemy robić na zmianę. Bardzo wysoko, garb. Bardzo wysoko, garb. Ok? Czyli wysoko, garb, wysoko, garb. Lecimy kolejny kroczek, jesteśmy po pointcie. Następny krok nazywa się muscle man, czyli po prostu muskularny pan. Można tak powiedzieć? Chyba można. I lecimy w ten sposób, podnosimy obydwie rączki równocześnie do góry. Pięści są tutaj w ten sposób, nie robimy tego aż tak. Chciałabym, żeby tu był w miarę prosty kąt. W ten sposób. I cała nasza postura leci do góry. Wszystko podnosimy do góry i oczywiście co robimy? Zatrzymujemy. Spróbujmy parę razy. 5, 6, 7, 8 i hop, i hop, i hop. Wszystkie mięśnie spięte. Dobra, próbujemy to teraz wsadzić do naszego mikroukładu. Zaczynamy od rola.
5, 6, 7, 8. I raz, i dwa, i trzy. Jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. I raz, i dwa, i trzy. Przechodzimy już do ostatniego kroku. Nazywa się lock. I to jest bardzo ważny krok w tym stylu. Tak jak widzicie, cały styl nazywa się locking. Ten krok nazywa się lock. Jest tutaj naprawdę bardzo ważny, więc myślę, że musimy się go dzisiaj nauczyć. Skończyliśmy nasz mikroukład na muscle manie i teraz będziemy przechodzić znowu w dół. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, jest wysoko, nisko, wysoko, nisko. W ten sposób. Jak to zrobić? Prawe kolano uginamy. W ten sposób. Wchodzimy też troszeczkę na palec. I nasze lewe biodro, przeciwne, idzie w drugą stronę, ok? Czyli tak jakbyśmy, nie wiem, czekali na coś spóźnieni, albo ktoś się spóźnia i czekamy na niego. W ten sposób, dobra? Próbujemy parę razy sobie to zrobić. 5, 6, 7, 8, hop, hop, hop. Oczywiście musimy zablokować pozycję i wrócić. Wtedy właśnie mamy to zablokowanie pozycji, to co jest najważniejsze w tym stylu. Ok, przechodzimy do rąk. Nasze ręce będą wychodzić w ten sposób. Jak to zrobić? Łokcie wychodzą na zewnątrz. To jest bardzo ważne, żeby nie podnosić rąk. Dłonie są w jednym miejscu, tak jakbyśmy, nie wiem, trzymali. Trzymamy rower teraz, ok? I teraz zmieniamy przerzutki, ale cały czas nasze dłonie są na kierownicy. Hop, popróbujcie. 5, 6, 7, 8. Lock. I lock. 7, 8, lock, 7, 8, lock, zablokowana pozycja i garb, jak zwykle. Dobrze, no to skończyliśmy nasz układ, próbujemy to powtórzyć parę razy i potem polecimy do muzyki. 5, 6, 7, 8 i raz, i dwa, i trzy, i cztery, cztery kroki, jeszcze raz. I roll, i point, muscleman, i lock. Wychodzi? Próbujemy szybciej. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3 i 4. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3 i 4. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3 i 4. Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby zatańczyć to do muzyki. Lecimy. 5, 6. To już koniec na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną tutaj. Do zobaczenia!